Co my tu mamy? To jest cennik. Tak. Ile kosztuje farbowanie? Krótkie? Znaczy, bo nie wiem, czy was zaskoczy, czy nie, ale u mnie klienci płacą, jeśli chodzi o cenę, za wagę. Czyli mam ustaloną... Ale co, muszę stanąć na wadze? Nie, chodzi zdążyć o to, się przed farbowaniem że i po? Każda płaci tyle, ile zużyje farby. Czy ten cennik jest normalnie jak, nie wiem gdzie, w pralni tyle cen? Tak? No bo kolor touch to jest koloryzacja jakoś. Ile u ciebie kosztuje farbowanie średnich włosów? Od 70, 60. No mówię to różnie. No muszę już sprecyzować konkretnie. To ja dzwonię do ciebie. Dzień dobry, pani Katarzyno. Chcę dowiedzieć się, ile kosztuje u pani koloryzacja długich włosów. Od 100 zł wzwyż. Ale nie powiem konkretnej ceny, bo. No nie jestem w stanie odpowiedzieć, tak? Tu jest napisane, że od 90. Tak? Myślę, że rozpiętość cen tak naprawdę jest od sasa do lasa. To mam inne pytanie. Ile będzie kosztowała usługa dla pani Nikoli, która siedzi na tym fotelu? O Jezus. O Jezus. Około 300 zł. Co pani na to, pani? Płatność kartą. Słucham? Płatność kartą. Tak? A można kartą u pani zapłacić? Nie, ale można wyciągnąć w Flirtujemy czy czarujemy? Kaszka, ty czarujesz, nie? Mhm, i vice versa. Ja? Czaruję ciebie? No, wszystkich. Tak właśnie przypuszczałem. Myślę, że nam po prostu bardzo różnie kasuje klientki. Zadowolona jesteś ze swojej pracy? No nie, no zadowolona jestem, ale mówię tak, jak już mówiłam wcześniej. Myślałam, że będą jaśniejsze te włosy. Co prawda klientka, nie wiem, niech się wypowie, czy jest zadowolona, jak czy się czuje klientka? Właśnie nie wiem. Tak, chyba nie jest ten efekt, co chcieliśmy, ale chyba mi się podoba. To jest niezła praca. Tylko ty, dziewczyno, wracaj na ziemię do nas, tak? Bo fryzjerstwo to jest koncentracja. Fryzjerstwo to nie jest poprawianie. Fryzjerzy często coś poprawiają. Tylko to jest planowanie i praca. Rozumiesz mnie? Tak. Rozumiem. Zrozumiałe jest też, że klientka wygląda teraz dużo lepiej.